Cześć, kanał 365 dni o piłce. Rozpoczynamy granie. Pierwszy mecz tej 21. kolejki już za nami. Spotkanie Górnika Łęcznej ze Śląskiem Wrocław. Wynik, tak jak widzicie w tej chwili na grafice, 1-1. Mecz na pewno arcyważny dla obu drużyn, bo Górnik Łęczna miał coś do udowodnienia, przede wszystkim wygrywać w końcu, by ten plan Kamila Kieresia, czyli utrzymanie się, w końcu się zmaterializowało. Przed tygodniem pamiętamy, jak to wyglądało. Sensacyjny remis, sensacyjny, bo gol zdobyty przez bramkarza rywali Adriana Lisa w ostatniej sekundzie spotkania. Natomiast Jacek Magiera, który również w Śląsku ma swoje problemy, bo drużyna kończyła rok w nie do końca dobrych nastrojach. Mówi się o kryzysie. Dzisiaj udaje się zremisować na terenie rywala, co również nie było takim oczywistym wynikiem, patrząc na samą grę. Natomiast na pewno Śląsk nie chce bawić się, jak to przepowiadał przed spotkaniem Jacek Magiera, w grę o utrzymanie, więc musi drużyna Jacka Magiery zacząć punktować. Jeżeli chodzi o mecz, jak to do końca wyglądało, to muszę powiedzieć, że mimo tej aury, tak jak widzicie w tej chwili na zdjęciu, naprawdę wyglądało to kiepsko. Spotkanie momentami bardziej przypominało jakieś tam lodowisko i piłkarze rzeczywiście nieraz się ślizgali, ale nie było dużej ilości faulów, nie było jakiejś tam gry na przewinienie. Piłkarze często grali po ziemi krótkimi podaniami, co aż dziw bierze, bo powiem szczerze, że wychodzili z takiego schematu, gdzie naprawdę warunki atmosferyczne nie pomagały. Dobrze wyglądała drużyna gości, która wymieniała piłkę na krótkim dystansie, między innymi Fabian Piasecki i kilku innych piłkarzy z drugiej linii Śląska. Nie bali się tej gry, nie ograniczali się tylko do gry górą, także naprawdę w tym elemencie wyglądało to całkiem nieźle. Akcje, które były pracowane na treningach, chcieli zaszczepić w tym spotkaniu. Natomiast to, co nie udało się właśnie gościom, udało się gospodarzom, czyli wyjść na prowadzenie i zdobyć bramkę. Autorem gola samobójczego w tym meczu był skrzydłowy Śląska Wrocław Wiktor Garcia, naciskany przez Krykuna, który generalnie grał niezłe zawody, jeżeli chodzi o grę do przodu. Trochę gorzej to wyglądało z tyłu, ale tak jak mówię, Górnik Łęczna wyszedł na prowadzenie, drużyna podskoczyła kilka miejsc w tabeli. W tabeli live wyglądało to w pewnej chwili naprawdę znakomicie, bo ominęli Zagłębie Lubin, byli blisko Wisły Kraków, naprawdę gdzieś tam środek tabeli już był blisko. Natomiast Śląsk wyczekał rywala. Wydaje mi się, że kluczowym momentem była czerwona kartka, czyli po dwóch żółtych dla Kryspina Szcześniaka, jednego z trójki obrońców w tym bloku w trzech. Kamil Kieresz dopuścił się korekty, wszedł Tomasz Miedzierski, wszedł Michał Mak, jeżeli chodzi o wejście tego drugiego skrzydłowego, który dawał dużo do gry z przodu. Nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń, natomiast Tomasz Miedzierski, no niestety dla siebie i dla zespołu, brał kluczową rolę w straconej bramce, kiedy to zawodnik Śląska, czyli super joker, piłkarz, którego w talii ma Jacek Magiera, Adrian Łyszczarz, zdobywca swojego 5. gola w Ekstraklasie, wszystkie te 5 bramek zdobył wchodząc z ławki rezerwowych, minął kilku zawodników, m.in. Krykuna i Miedzierskiego, i zdał bramkę na 1-1. Jeżeli chodzi o składy obu drużyn, to tak jak widzicie w tej chwili na grafice, kilka zmian, coś, co wiedzieliśmy przed meczem, bądź rzeczy, które wyszły nam, powiedzmy, w trakcie przygotowań. Na pewno największą stratą, tak to może nazwijmy, dla Górnika Łęcznej, dla drużyny gospodarzy, był brak Bartosza Śpiączki, czyli najlepszego strzelca drużyny, jednego z najskuteczniejszych Polaków, jeżeli chodzi w ogóle o całą ligę. Grał na jego miejscu Patryk Banaszak, który bardzo go nomen omen przypomina, jeżeli chodzi o charakterystykę gry, poruszanie się na boisku, do tego nie mamy żadnych zastrzeżeń. Natomiast nie było też innej kluczowej postaci w drużynie Łęcznej. Mowa tu oczywiście o Gostomskim. Bramkarz gospodarzy w ostatniej chwili został wykluczony ze spotkania. Mówiło się o chorobie. W jego miejsce rezerwowy golkiper, czyli Kostrzewski, który radził sobie naprawdę nieźle. Muszę to powiedzieć, że w ostatniej akcji meczu, kiedy to strzelał zmiennik w Śląska Robert Pich, uratował skórę rywali, naprawdę w sytuacji sam na sam pokazał się znakomicie i obronił groźny strzał na wagę zwycięstwa dla Śląska. A po stronie Jacka Magiery zabrakło m.in. Mączyńskiego, który był nieobecny z uwagi na kartki. W środku pola, co dziwne, grał Waldemar Sobota. Widzieliśmy też Jastrzębskiego i Zylę, czyli takich zawodników grających no, na dziesiątce, cofniętych skrzydłowych. Naprawdę wyglądało to dobrze i tak jak powiedziałem wcześniej, dużo technicznej piłki, dużo takiej odważnej gry, coś, czego nie spodziewalibyśmy się po aurze tego meczu. To na pewno było na plus. Spotkanie nie było nudne, było w miarę atrakcyjne. Wynik
Można powiedzieć, że w miarę korzystny dla obu stron, no bo Śląsk przerywa tą pasę kilku porażek z rzędu. Łęczna, no może nie wygrała, ale też nie odnotowała porażki. Prawdopodobnie znajdzie się po tej kolejce w strefie spadkowej, bo no bardzo prawdopodobne jest to, że Legia swój mecz wygra, a ich rywalem jest Warta Poznań. Pożyjemy, zobaczymy, natomiast jest jakieś światełko w tunelu i taka lampka po stronie drużyny Łęcznej, że niekoniecznie muszą spaść, bo utrzymując tak dobrą grę, a naprawdę wyglądało to momentami bardzo dobrze, jest wysoka szansa, że się utrzymają. Kanał 365 dni o piłce, do zobaczenia w kolejnym podcaście, czyli meczu Krakowia-Lechia-Gdańsk, który właściwie za moment. Także do zobaczenia i pozdrawiam.